rysuje się historią, historią w zasadzie szkoły podstawowej i to ciągle podkreślam, że to jest wina nauczycieli, że te pasje gdzieś tam potrafili rozbudzić we mnie. Później szkoła średnia, studia też, nie? No, także stąd to się wzięło. Wie pani, jesteśmy już ze sobą 35 lat. Tyle jesteśmy po ślubie. No, na pewno znamy się bardzo dobrze i bez słów, nawet nie potrzeba słów, żeby wystarczy spojrzenie i wiemy już, o co chodzi dokładnie. On wie, o co mnie chodzi, a o co jemu chodzi i ja wiem dokładnie, jak popatrzy tylko. Także to jest może, pełne zaskoczenie było. Emocjonalnie jestem związany z Lubinem, od 69 roku praktycznie, bo tutaj zacząłem do szkoły średniej uczęszczać. W 81, no tutaj żeśmy zamieszkali na stałe. Natomiast mieszkałem od prawie urodzenia, bo w Złotoryi to się tylko urodziłem. Wyjechałem, rodzice stamtąd wyprowadzili się, jak miałem niespełna rok. I mieszkałem w Kocianowie, też nieodległym, co nie? No ale tutaj mój, który też, no notabene przez setki lat był związany też z Lubinem, co nie, z powiatem lubińskim, z okręgiem lubińskim, z ziemią lubińską. Czyli mówię, jaki sentyment tutaj i emocjonalnie jestem związany raczej z tym terenem. Pewnie ja tam lubię pojechać, no mam tam przyjaciół, kasztelana Zamku Grodziec, bywamy tam, nawet na plenerach bywamy, bo też pełnię funkcję prezesa Stowarzyszenia Twórców Kultury. Jeździmy tam co roku, no ale to no mówię, no to lubię tam pojechać, to jest fajna sprawa, natomiast emocjonalnie jestem związany tutaj, gdzie mi przyszło żyć. Swego czasu jeździłem dużo rowerem z kolegą, żeśmy jeździli po 30-50 km dziennie tutaj po terenie właśnie powiatu lubińskiego. No i zauważało się, tu gdzieś ciekawe ruiny, tam coś ciekawego stoi. No i w pewnym momencie zacząłem zabierać ze sobą aparat, robić jakieś tam sobie rysunki tych obiektów. No i gromadziłem materiały, to nie było, no szkoda by, żeby to gdzieś tam bezpowrotnie zaginęło. Warto byłoby to w jakiś sposób no, ocalić od zapomnienia, przynajmniej dla tych pokoleń przyszłych. I pewnego razu zadzwonił kolega, który pracował wówczas w Biuletynie Lubińskim. Mówi, słuchaj, mam wolną lukę, nie mam co wstawić, napisz jakiś fajny artykuł. No i napisałem artykuł o Pałacu w Chrustniku, w ogóle o Chrustniku. No i tak się zaczęły. Zaczęły się telefony tam do niego, do redakcji. Mówi, słuchaj, to jest mój fajny temat, mówi, żebyś rozwijał to. No i tak przez chyba 3 lata. Cyklicznie ukazywały się różne miejscowości. No to związane było z tym, że trzeba było siedzieć gdzieś tam, trochę grzebać w literaturze. No i Lubin w zasadzie, no jeszcze kilka lat temu to był bardzo mało opisywany gdzieś w literaturze. Później trzeba było posiedzieć gdzieś tam trochę w archiwach, poszukać, pokopać te materiały, niektóre skonsultować, czy to jest tak, czy nie. No i tak powstał właśnie cykl tych artykułów do biuletynu. No i pewnego razu zadzwonił do mnie wydawca, właściciel wydawnictwa Atut, pan Pododworny z Wrocławia. I mówi, że no, przypadkowo gdzieś tam dotarło do niego kilka tych egzemplarzy biuletynu i czy nie chciałbym tego opublikować w formie książki. No i oczywiście to wymagało jakiejś tam przeróbki, bo artykuł prasowy troszeczkę się różni od książki. No ale wyszło to, co wyszło. Następna książka to była poświęcona odnośnie zabytków. To była książka poświęcona świątyniom powiatu lubińskiego. No to właśnie też na podstawie tych odwiedzin, miejsc gdzieś tam, że kiedyś były te, no warto było to w jakiś sposób zdokumentować. A ponadto akurat były 3 takie rocznice, które zbiegły się w jednym roku, że no, było to 25-lecie parafii Maksymiliana Kolbego. 850-lecie chyba pierwszej świątyni tu na terenie Lubina i 100-lecie zakończenia budowy i oddania do użytku małego kościółka. No i tak się to zbiegło, że
chciałem najpierw, mówię, to jakiś tam artykuł na ten temat napisać, ale później pomyślałem, dlaczego nie zrobić tego kompleksowo i po prostu nie uwiecznić wszystkich tych świątyń. No i tak powstała książeczka. Mówię, ja nie jestem historykiem z wykształcenia. To jest moja pasja jakaś tam od lat. Próbuję to w jakiś sposób, no, skonsolidować, bo różne są jakieś tam wzmianki, co nie w różnych publikacjach. Natomiast chciałem to zrobić tak bardziej kompleksowo, żeby to zrobić w jednym jakimś tam opracowaniu, zebrać te najciekawsze rzeczy. Nie można mu przeszkadzać, żeby nie zakłócić po prostu jego myśli, bo jeżeli się zakłóci, to myśli ulatniają się i już nie wiadomo, co ma dalej pisać. Ale staram się właśnie mu nie wchodzić wtedy, żeby spokojnie sobie mógł pisać. Następna była w 2009 roku i poświęcona pałacom, zamkom, dworom tutaj na tym terenie, co nie? Czyli też trochę gdzieś się zachowało. No, tu na naszym terenie to praktycznie prawie w każdej miejscowości coś było. Bardziej ekskluzywne lub skromna jakaś tam budowla tej miejscowej szlachty tutaj. No i też warto było to w jakiś sposób, no, upamiętnić. I poszedłem za ciosem, tak jak zrobiłem świątynię, czyli w tej samej formie, w tej samej konwencji, no, zrobiłem te zamki, dwory i pałace, czyli też rysunki własne za nie tych obiektów. I przejdźmy do tej ostatniej, która ukazała się pod koniec zeszłego roku. No to jest Zabytki architektury Lubina. No mówię, tutaj zabytków takich udokumentowanych mamy niewiele, bo w Krajowym Rejestrze Zabytków jest tylko 14. 15 jest cmentarz przy Kościelnym, przy Krzyżu Wielkim, który też administracyjnie leży w granicach miasta. Natomiast jest w ewidencji, wojewódzkiej ewidencji zabytków jest ponad 102 obiekty. No ja tutaj opisałem te 14 obiektów plus najciekawsze z tej wojewódzkiej ewidencji zabytków. Ja uważam, że zainteresowanie jest spore. No wiadoma sprawa, że nigdy tam 100% populacji nie będzie zainteresowanych jakimś tam tematem, ale jest duże zainteresowanie i co fajnego, że dużo ludzi młodych właśnie, którzy w tej chwili gdzieś tam studiują, nie, to jest wymuszone, załóżmy, przez program studiów, co nie, zaczynają się tym interesować i to gdzieś tam w nich zostaje, co nie. Jeżeli złapią bakcyla, to kontynuują to później. Uważam, że, no mówię, nie jest tak źle w Lubinie. Natomiast mówię, tych zabytków mamy tutaj, no nie mamy takiego jakiegoś aż nadmiaru, jak jest, nie wiem, we Wrocławiu, czy nawet w Legnicy, co nie, czy w Głogowie, który był też bardzo zniszczony, dużo zostało odbudowanych tych obiektów, ale to, co jest, no powinniśmy o to dbać. Dużo pan podróżuje po Polsce? To znaczy się tego czasu było tak, że żeśmy co roku gdzieś wyjeżdżali, nigdy nie było tak, żebyśmy tutaj tego, no teraz z biegiem lat, no mówię, trochę, no zmieniła się sytuacja, ale jeździmy, bo nawet mówię, w ramach tych plenerów, co nie, ze stowarzyszenia, czyli z kolegami, z koleżankami, którzy uprawiają jakieś tam sztuki plastyczne, to jeździmy, Grodziec, no praktycznie Dolny Śląsk to prawie cały, trochę w Lubuskie, Grodziec, Świeradów, Zamek Czocha, co nie, czyli mamy tam już jakichś swoich stałych przyjaciół, tam już jeździmy na te jakieś plenery. Najpiękniejsze miejsce w Polsce? No nie chcę być banalny i powiedzieć, że Lubin, czy nie, bo no akurat tak nie jest, miejsc w Polsce jest dużo bardzo ciekawych, no na pewno Kraków, to jest, no mówię, cała kuźnia w ogóle zabytków, co nie, całe miasto jest super, wspaniałe jest. Takich miejsc jest kilka w zasadzie, no ale mówię, chyba bym na Kraków postawił, bo jest Kazimierz Dolny, piękne też, malutkie, malownicze miasteczko, no ale chyba Kraków. O, plastykiem też jestem zamiłowania. No to w zasadzie tak od dzieciństwa, odkąd pamiętam, to zawsze gdzieś tam się z tym ołówkiem człowiek bawił, co nie, kredkami. Później, no i nie wiem, jakiś taki dar odziedziczyłem może po ojcu. Jak pani wspiera swojego męża? No wie pani, różnie to bywa. Czasami staram się nie wchodzić mu, żeby nie przeszkadzać, żeby nie przerwać jego
weny twórczej, czy przy malowaniu, czy przy pisaniu. Różnie to było z tym malowaniem, bo mówię, był taki okres, że no nie było czasu, człowiek młody to zaganiany, żeśmy się jeszcze tam kiedyś budowali w międzyczasie, jakieś wyjazdy, no a później już troszeczkę, jak już mówię, większa stabilitacja była, to wróciłem do tego, no i to między innymi jest część efektów tutaj w mieszkaniu można widzieć. To był pierwszy obraz marynistyczny, który mąż namalował i właśnie tego obrazu nikomu nie powiedziałam, że nie pozwolę mu sprzedać. Była wystawa i na wystawie właśnie podobał się ten obraz. No nie wiem, komuś tam się podobał w każdym bądź razie i chciał kupić, ale mąż powiedział, że nie, bo żona mi nie pozwoliła tego obrazu sprzedać i nie pozwolę. Mówię, to ma być zostać w domu na pamiątkę. Bo to jest pierwszy namalowany, marynistyczny przez męża obraz. Zainteresowania malarstwem, czy tam rysunkiem i tak dalej, to może mi ułatwiło o tyle, że sam wykonuję ilustracje do swoich prac, nie? Czy fotografie, czy jakieś to grafiki, rysunki i tak dalej, sam wykonuję, czyli nie potrzebuję jakiejś tam pomocy z zewnątrz, nie? Zresztą w tych książeczkach tam poświęconych świątyniom, zamkom, dworom, pałacom i w tej ostatniej, no wykorzystałem, co nie, niektóre rysunki. Wnuk, jak tutaj przyjeżdża, to bardzo zwraca uwagę na to, co mąż maluje. I jak przyjeżdża, to wie, że jest na przykład rozłożone do malowania. Dziadziu, ja chcę malować, więc dziadziu mu daje pędzle i wnuk maluje. I w tej chwili pani to wyczuła w szkole i wnuk maluje po prostu, nadaje mu temat, maluje i zdobywa nagrody. Syn mówi, nieraz mówi do niego, Kacper, przestań malować, bo ja już nie mam gdzie tych dyplomów wieszać. Chyba mówi, cały korytarz zawieśmy w bloku, bo... No bo po prostu co trochę jest jakiś temat i pani wysyła to i Legnica mówi, jeździ po całym terenie i odbiera nagrody. Czyli wnuk odziedziczył zdolności, a syn? Syn na początku, jeszcze jak chodził do szkoły, no właśnie miał to nieszczęście, że pani, która go uczyła, zachorowała, plastyki przede wszystkim, która go pani uczyła, zachorowała i przestała go uczyć. I ona go bardziej tak jakoś zainteresowała, bo chodził też do MDK-u tutaj, no i nawet miał jakieś tam nagrody za swoje prace, a później przestała, w tej chwili mówi, że nie ma czasu na to. Ale dobrze, że chociaż wnuk zaczął malować. Oto to się, właśnie z tego się bardzo cieszymy. Że to różnie bywa. No i także, no, nie wolno robić nic na siłę. Jeżeli coś nie wychodzi, jeżeli nie ma się ochoty, no to lepiej to odstawić, zostawić, wziąć coś innego. Co pan robi w wolnych chwilach? No latem, jesienią, znaczy się późnym latem, jesienią, to na pewno grzyby. Także jak jest czas, to jeździmy na grzyby. Obowiązkowo. Z żoną zbieramy namiętnie grzyby, także mówię, później przerażenie jest, jak przyjeżdżamy do domu, jest ich bardzo dużo, także nie wiem, co z tym robić, ale to sąsiedzi mają za to dobrze, bo mają grzyby. Pana najważniejszym autorytetem w życiu? To znaczy się, to jest trudne pytanie, bo tych autorytetów jest wiele na przestrzeni, tak, na przestrzeni życia, na przestrzeni lat, może się te autorytety też i zmieniały w zależności od sytuacji i wieku, w jakim się samemu jest, to nie, no ale tak generalnie to uważam, że chyba największym autorytetem to jednak największy z Polaków, co nie, czyli Jan Paweł II. Za co pan ceni najbardziej Jana Pawła II? Za wszystko, za konsekwencje tego, co robił. Cały zresztą ten jego pontyfikat świadczy, co nie, otwartość, duża otwartość na ludzi, wielka serdeczność do otaczającego świata. No i uważam, że tak, że to chyba jest największy autorytet moralny. To niepowtarzalne, nie wiem, może za następne jakieś 1000 lat może się znajdzie ktoś następny, ale chyba długo nie. I za to chyba ceni go cały świat, nie tylko my, jako rodaka, tylko po prostu jego jako człowieka, no
ukochał cały świat praktycznie. Mojej żonie Tereni, wiernej towarzystwie wędrówka przez życie. To nie? No, razem żeśmy trochę przejechali tutaj po okolicy. No jest to na pewno bardzo miłe i bardzo takie, to znaczy byłam zaskoczona tym, że zadedykował mi mąż, chociaż pomagałam mu, bo jeździliśmy razem, wtedy to jeździliśmy samochodem i mąż na bieżąco malował, albo robił szkice, rysunki, albo później w domu robił zdjęcia i później w domu rysunki robił, ale no byłam zaskoczona. Mąż takich chwil słabości, to powiem pani szczerze, że nie miał, bo to, co robi, naprawdę kocha i wiem, że on to robi z sercem. Wiem. I takich chwil słabości nie ma, no ale oczywiście, że trzeba wesprzeć, to znaczy pochwalić, jeżeli coś napisał, to zawsze daje mi do przeczytania, zobacz, czy są jakieś błędy, czy coś nie powtórzyłem dwa razy, no to ja jestem takim jakby pierwszym recenzentem i wtedy mówię, że tu mi się coś nie podoba, że tu mógłbyś coś zmienić, że po prostu... no troszeczkę inaczej, może troszeczkę inaczej ujmij to. No i pod wpływem moich sugestii mąż no, zaczyna to troszeczkę inaczej. Mówi, no pewnie masz rację, no to spróbuję to zmienić. Trochę młodzieży się do mnie zgłasza właśnie tej studiującej, co nie, bo gdzieś tam, a czy ma pan coś tam na ten temat, czy tego, czy można liczyć na pana pomoc? Jestem zawsze otwarty, nie ma problemu. Chętnie pan pomaga. No, jeżeli mogę, jeżeli potrafię, jeżeli wiem coś na ten temat, to staram się pomóc. Na pewno ważne jest, żeby to życie nasze spędzić tak, żeby nikt przez nas nie musiał płakać, co nie. Czyli robić to w miarę uczciwie. Tak, to jest chyba najważniejsza rzecz. Zgodnie z sumieniem i mówię, żeby nikt przez nas nie musiał narzekać, utyskiwać, że komuś tam... Pewnie, że człowiek jest istotą omylną, zawsze popełnia jakieś tam błędy, nie ma nieomylnych. No ale mówię, starać się żyć po prostu tak godnie, żeby nikt przez nas nie musiał wylewać łez.